Dla kogo korzystna jest ulga IP Box? O tym będę rozmawiał z panią Heleną Bogdanowską z Kancelarii Orzuk-Tomczykowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Termin rozliczenia CIT za 2020 rok został przedłużony do 30 czerwca. Warto więc zastanowić się, jakie są korzystne ulgi do wykorzystania. Na pewno do takich zaliczyłaby pani IP Box, jak przypuszczam. Jakie korzyści daje ta ulga? Ulga IP Box pozwala na opodatkowanie stawką 5% dochodów uzyskiwanych z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej, czyli przykładowo z patentów, praw ochronnych na wzór użytkowy, programów komputerowych. Dla jakich grup zawodowych ta ulga jest szczególnie atrakcyjna? Przede wszystkim dla producentów, którzy próbują wdrożyć i wymyśleć nowe rozwiązania, ale także dla programistów i firm programistycznych. Jak należy rozumieć kwalifikowane prawa własności intelektualnej, bo taki zapis istnieje w ustawie? Ustawy podatkowe zawierają listę takich praw i są to przykładowo patenty, prawa ochronne na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa ochronne na produkty lecznicze, produkty weterynaryjne, autorskie prawa do programu komputerowego. Wielu programistów, informatyków rozlicza się poprzez PIT, bo prowadzą jednoosobowe firmy. Czy ta ulga jest skierowana także do tych, którzy rozliczają się jedynie poprzez PIT, czy jedynie dla CIT-owców? Jak najbardziej także dla osób fizycznych. Analogiczne przepisy są zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Już na etapie tworzenia ustawy ta ulga wywoływała wiele kontrowersji z powodu praw do programów komputerowych. No, dla mnie jest to taka niejasne, dość nieprecyzyjne określenie, ale pewnie nie mam racji. Ma pan rację. Prawa do programów komputerowych są odrębną kategorią, która jest uznawana za kwalifikowane prawa własności intelektualnej i różni się od pozostałych tym, że w przypadku na przykład patentów albo praw ochronnych na wzór użytkowy mamy decyzję Urzędu Patentowego, która takie prawo potwierdza. Natomiast w przypadku praw do programów komputerowych jest to dość uznaniowe i dlatego Ministerstwo Finansów w swoich objaśnieniach zasugerowało, żeby w każdym przypadku podatnicy, jeżeli chcą skorzystać z ulgi IP Box dla programów komputerowych, właśnie wystąpili z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej w celu potwierdzenia prawa do skorzystania z takiej ulgi. A jak pani komentuje taki wymóg po stronie Ministerstwa Finansów? Ja chyba bym się czuł zniechęcony, gdybym chciał korzystać z takiej ulgi, gdybym miał starać się o interpretację z MF-u. Nie jest to wymóg ustawowy, jest to jedynie zalecenie i to zależy od podatnika, czy będzie chciał wystąpić z takim wnioskiem, czy też nie. Natomiast jeżeli chodzi o ryzyko sporu z organem podatkowym w momencie rozliczania ulgi IP Box, z pewnością taka pozytywna interpretacja usprawni proces i przyspieszy. Więc jeżeli chodzi o mnie, gdybym chciała skorzystać z takiego preferencyjnego opodatkowania 5%, z pewnością wystąpiłabym z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej w celu potwierdzenia prawa do skorzystania z ulgi. Jakieś przestrogi praktyczne, jakieś rady z pani strony? Należy skupić się na prowadzeniu poprawnej ewidencji. Wymogi w zakresie ewidencji są zawarte w ustawach podatkowych. Ewidencja to jest kolejna przesłanka, która będzie badana przez, czy może być badana przez organy podatkowe w trakcie stwierdzania prawa do ulgi, więc radzę, żeby się przyłożyć i skupić na tym, żeby ta ewidencja była prowadzona w sposób zgodny z wymogami ustaw podatkowych. O uldze podatkowej IP Box rozmawiałem z panią Heleną Bogdanowską z Kancelarii Orzuk-Tomczykowski. Dziękuję za rozmowę, miłego dnia. Dziękuję, do widzenia.